Siemaneczko, w podsumowaniu miesiąca czerwiec bierzemy się za pokazanie, jakie filmy ukazały się w miesiącu. Zaczynamy od starego bywalca wyjadacza, czyli Kroniki Myrtany, część 122. Był chyba niecny interes ze złotymi innosami, z tego co mi się kojarzy. Ktoś na masową skalę puszczał te figurki. No nie do końca były z wartościowych kruszców robione, z tego co pamiętam. I kończymy na części 144. Stare Miasto. Wreszcie dostajemy tytuł honorowego obywatela i możemy swobodnie poruszać się po Starym Mieście. Będzie tam troszkę do ogarnięcia i będziemy mogli wreszcie kupić własną chatę. Ale to oczywiście w przyszłych odcinkach, zaraz to się wszystko wyjaśni. I Gotyczka ukazało się 23 odcinki, czy tam części. Potem bierzemy się za Assassina, Assassin's Creed, część 12, zlecenie na kolejnego Templariusza i kończymy całą gierkę na części 22, ostatni Templariusz. Spoko gierka, nie do końca w, że tak powiem, uplasowała się w tych moich widełkach idealnej gry dla mnie, aczkolwiek warta polecenia. Do podsumowania i tam plusy i minusy to oczywiście zapraszam do odcinka. Assassina ukazało się 11 odcinków. I po Assassinie wleciały znowu zombiaki na kanał. Wróciły. Czyli polska gra z rodzimego Techlandu, Dying Light. Edycja oczywiście rozszerzona i ukazały się jak na razie 3 części. Ale fajnie zrobił odcinek wyświetlenia, także spoko. W czerwcu ukazało się 37 odcinków, czyli to jest bardzo, bardzo dobry wynik, który udało się osiągnąć. I teraz przejdźmy do statystyk szczegółowych. Dobra, mamy statystyki szczegółowe. No niestety miesiąc spadkowy, co tu dużo mówić. Jest i to dość mocno spadkowy. Mieliśmy miesiąc temu 120 parę ocen pozytywnych, teraz mamy tylko 70. Najwięcej 22 czerwca 15. Wyświetlenia też z 6200 na 5000 spadły. Najwięcej wyświetleń 4 czerwca prawie 290. Przejdźmy teraz z źródła wizyt. Myślę, że tutaj topka top 3 wygląda identycznie jak miesiąc temu. Może być różnica tam procentowa i to naprawdę nieduża. Region w zasadzie jak miesiąc temu, nieznaczące tam wyświetlenia inne kraje wniosły. Miasta tutaj nic nie ma, wiek widza, tu się pojawił trzeci przedział o dziwo, 35-44, natomiast 25-34, tak jak miesiąc temu, jest na pierwszym miejscu i znacząco umocnił swoją pozycję. Płeć widza tu jest bardzo podobnie, być może nawet chyba miesiąc temu był procent kobiet, teraz niestety nie ma 100% mężczyzn, szkoda, ale przeżyjemy to. Wyświetlenia udało się na szczęście każdego dnia przebić 100 wyświetleń, chociaż powiem wam, że było, końcówka czerwca była dość groźna. Zobaczymy, może w lipcu będzie przełamanie, jakieś wybicie, zobaczymy. Status subskrypcji to jest chyba podobnie, aczkolwiek może delikatny spadek jak miesiąc temu. Chyba miesiąc temu było około 8%, może nawet 9% się zakręciło, szkoda. Źródła subskrypcji plus 6, miesiąc temu było plus 14, ważne, że cały czas na plusie. I na 3 lipca mamy bodajże 407 subskrypcji. Typy treści to nas w zasadzie nie interesuje, playlisty. Oczywiście gothic i jeszcze raz gothic, zgarnia wszystko, zamyka całą stawkę. Powiem wam, że patrząc za każdym razem jak ten Gothic 3 tutaj dominuje, coraz większą ochotę mam, kurde, na zmierzch bogów, znaczy bogów rozegrać, zwłaszcza, że tam też jest podobna paczka modów. Musiałbym się wgryźć w temat, jak to tam jest wszystko poukładane i jak bardzo to będzie problematyczne w zainstalowaniu, ale no z każdym podsumowaniem nabieram ochotę na G3, kurde, żeby tam wrócić. No wiem, że to nie będzie, znaczy zmierzch bogów, no to trylogia kończy się na trójce, tam dodatek już nie zaliczamy, ale dobra, nie wiem, na pewno kiedyś ogram.
typu urządzeń, tak? Smartfon zdecydowanie tutaj. No nie, może nie zdecydowanie. O włos wyprzedził peceta. Nie pamiętam, jak było miesiąc temu. Nie wiem, czy nie był pececik na pierwszym miejscu. Zobaczymy sobie systemy operacyjne. No, pececik tutaj króluje i to zdecydowanie. iOS ma prawie 7%, ale no, duża różnica na korzyść peceta, zwłaszcza, że smartfony wygrywały, a tu jednak Windows, znaczy no, nie peceta, tylko w zasadzie Windows króluje. Jestem delikatnie zaskoczony. Miejsce odtwarzania, identyczna sytuacja jak miesiąc temu. I tu mamy ogarnięte, przejdźmy do ogólnego podsumowanka, które no niestety wygląda szaro. Klasycznie kiedyś wyglądałoby na czerwono, no niestety. No nie wygląda to dobrze, ale no taki miesiąc na odreagowanie też musi być. O, mamy nawet jedną statystykę na zielono, proszę, proszę, powracający widzowie. I to nawet całkiem istotną statystykę, także fajnie. 407 subskrypcji na 3 lipca, bardzo dobrze. Top 10, zobaczmy sobie Gothic i Dying Light'ik tu się ładnie przebija. Zobaczymy, może siądzie. Muszę się trochę wczuć w te klimaty, w mechaniki i tak dalej, ale myślę, że to będzie kawał fajnej przygody, oczywiście w bardzo lubianym przeze mnie klimacie, czyli post-apo z zombiakami. Nic, dobra, na dzisiaj to by było na tyle, także widzimy się za miesiąc w kolejnym podsumowaniu, także trzymajcie się i na razie.